Księdze Daniela, 11 rozdziale. W wersetach od 32 do 35 jest napisane tak. A tych, którzy bezbożnie będą postępować wbrew przymierzu, zwiedzie pokrewstwa i dostępstwa. Lecz lud tych, którzy znają swojego Boga, umocni się i będą działać. A rozdrobni wśród ludu doprowadzą wielu do właściwego poznania. Lecz przez pewien czas padać będą od miecza i ognia, od uprowadzenia i rabunku. A gdy będą badać, doznają małej pomocy i wielu przyłączy się do nich głód. Nawet niektórzy spośród roztropnych upadną, aby wśród nich nastąpiło wypełnienie, oczyszczenie i wybielenie, aż do czasu ostatecznego, gdyż to jeszcze potrwa pewien czas. Chcę powiedzieć się kilka myśli, które chciałbym, żebyście sobie wypowiedzieli. Na temat znania Boga. Na temat, który dla mnie jest tematem wiodącym, od kiedy narodziłem się z Bożego Ducha. Moje poznanie Boga ewoluuje i bardzo się zmienia. Narodziłem się z Bożego Ducha w 2001 roku i od tamtej pory moje poznanie Boga się bardzo zmieniło. Dowiedziałem się różnych rzeczy nie o Bogu, chociaż najpierw o Bogu, ale później dowiedziałem się tych rzeczy przez doświadczenie moje. Ponieważ wiedzieć coś o Bogu to jest rzecz jedna, a doświadczać rzeczy Bożych to jest rzecz druga. I tu nie chodzi o doświadczenie przejawu, a w postaci daru Ducha Świętego, czy różnorakich manifestacji, bo nie o tym chcę dzisiaj mówić. Tak naprawdę manifestacje duchowe i przejawy Ducha Świętego w postaci Jego namacalnej obecności w różnych dziedzinach życia są normalne dla mojego życia. Ci z Was, którzy śledzicie działanie Kościoła Mocy w Warszawie, wiecie, co o czym mówię. My ustaliście doświadczamy Bożej obecności w sposób nadprzyrodzony. Ale nie o tym chcę mówić dzisiaj, ponieważ... Ale chcę, żebyście to wiedzieli, że ja takim człowiekiem właśnie jestem. Nie dalej jak 2 tygodnie temu 50 ludzi poszło na 4, jedni jeździli na drugich pod namaszczeniem Ducha Świętego, ludzie byli wyzwalani i wysprowadzani w sposób zupełnie niekonwencjonalny. Zupełnie niekonwencjonalny. Rozumiecie? W Warszawie, w naszym kościele jest właściwie mówi się, że 20% kościoła służy Bogu, realnie służy, to że jest to przyczynek do tego, aby powiedzieć, że kościół doświadcza przebudzenia. W kościele w Warszawie nie wiem, jaki procent ludzi służy Bogu, ale ponad połowa tych ludzi jest cały czas w akcji Bożej. Non-stop. Są już w tej chwili 4 zmiany ewangelistów, którzy systematycznie głoszą na ulicach, w różnych miejscach. Uzdrawiają, uwalniają, są w szpitalach. W ludziach się rodzą wizje ustawiczne. Nagraliśmy płytę, gdzie mamy same swoje piosenki, tylko swoje piosenki nagrywamy. Będziemy zarejestrowaliśmy uwielbienie, nie koncert. A więc cały czas dzieją się rzeczy. I z tej perspektywy, z perspektywy człowieka, który doświadcza tych rzeczy, chcę Wam powiedzieć o czymś, czym dla mnie jest znanie mojego Boga. Znanie mojego Boga nie jest dla mnie jedynie, inaczej, nie jest dla mnie doświadczaniem Jego przejawów. To jest zupełnie inna sprawa. Znanie mojego Boga to jest znanie, to jest poznawanie osoby Boga przeze mnie. Ja poznaję osobę Boga od 2001 roku. Nie jedynie działania jakieś, ale osobę Boga. W ogóle coś Wam chcę powiedzieć w ogóle o osobowości. To jest bardzo ważna sprawa.
Jeżeli jesteś sługą Bożą, jeżeli służysz Bogu, to muszę Ci zdradzić taką tajemnicę, że świat poruszysz jedynie swoją osobowością. To, że się mówi, że się poruszy świat namaszczeniem, to jest bardzo szeroka, to jest bardzo szerokie zdanie. Bo namaszczenie Boże, ono działa za pomocą człowieka. Namaszczenie nie działa samo z siebie. To jest nieprawda. To nie czegoś nie ma. Kiedyś Duch Święty mi pokazał taką analogię do namaszczenia i porównał ją w moim duchu do kremu, który się wciera w ciało. Duch Święty pokazał krem sam w sobie, nie wiem jakie wartości tu, jakie posiada w sobie walory, on sam w sobie jest nieaktywny, dopóki nie wejdzie w skórę. Dopiero po wejściu w skórę, w interakcji ze skórą, ten krem zaczyna działać. Namaszczenie zaczyna działać dopiero, kiedy jest w człowieku i poprzez owego człowieka się wyraża. A namaszczenie Boże wyraża się poprzez co? Poprzez osobowość człowieka, a nie przez człowieka jedynie jako przez karmę, bo to jest nieprawda. A więc świat dotkniemy, wiecie czym? Naszą osobowością. Osobowością. Rozumiecie, dlaczego na przykład jesteśmy zainteresowani tym, żeby badać życie różnych ludzi? Finneya, Wesleya, Kenneta Hagena i innych ludzi. Badamy ich życia. Dlaczego ich badamy? Ponieważ ich osobowość nas zainspirowała. Rozumiecie, jesteśmy zainspirowani. Dlaczego Paweł? Czytasz sobie Biblię i czytasz tam Pawła, czytasz Pawłowe listy, czytasz Pawłowe przygody. Bierzesz przykład z Pawła. Zauważyłeś takie rzeczy. Co to jest? Inspiruje Cię jego osobowość. Tylko przemieniona osobowość jest w stanie dotknąć świata. I w związku, dlaczego tak jest? Ponieważ Bóg chce, aby jego osobowość za pomocą namaszczenia przejawiała się przez nas i uwalniała się jako nasza nowa, święta osobowość. A więc czym jest moje poznawanie Boga? To jest poznawanie osobowości Boga. Poznając osobowość Boga, zaczynam się ugruntowywać, umacniać, rozumiecie, osobowość Boga. Nie przejawy, nie historię o Nim. Ja mam serdecznie dosyć historii. W ogóle wiecie, ja nie robię, ja w ogóle nie słucham zazwyczaj w ogóle kazań. Swoich to w ogóle nie słucham, dlatego że sam sobie głoszę. I bardzo rzadko coś przesłucham w ogóle dzisiaj. A wiecie dlaczego rzadko coś przesłucham? Bo nie ma co słuchać. Przesłuchałem już wszystko, co nagrał Derek Prince po polsku. Przesłuchałem wszystkie te rzeczy, które są dostępne, rozumiecie, i przeczytałem. Nie znam języka angielskiego, więc jestem zubożony przez to. Tak? Ale i tak, jakbym znał język angielski, to i tak bym był bardzo ograniczony, ponieważ jest ograniczona ilość ludzi, którzy są w stanie realnie, tak, dotknąć mojego serca. Wiecie czemu? Ponieważ bardzo dobrze już poznałem, czym jest prawda o Bogu i czym jest fałsz. Co tutaj jest napisane? Lecz lud tych, którzy znają swojego Boga, umocni się i będą działać. A roztropni wśród ludu doprowadzą wielu do jakiego poznania? Do właściwego poznania. A więc jeżeli jest poznanie właściwe, tak, to jest poznanie niewłaściwe. Jest pełno informacji o niewłaściwym Bogu. Więc rozumiecie? O Bogu niewłaściwym. O niewłaściwej osobowości Boga. I ludzie przeżywają dramaty, przyjaciele w Kościele, ponieważ oni znają inną osobowość Boga, niż jest naprawdę. Ktoś przychodzi do Jezusa i tym prostym aktem wiary w to, że Jezus umarł za jego grzechy, że wstał z martwych, przyjmuje Jezusa jako swojego Pana, Duch Święty zaczyna mieszkać w tym człowieku i ten człowiek dostaje się zazwyczaj, wiecie w co? W religijny system chrześcijaństwa. Taki czy inny, nieważne jaki. Zaczynają mu mówić, co powinieneś, co należy, co trzeba.
inspirują go swoimi subiektywnymi doświadczeniami. I człowiek ten staje się tworem. Rozumiecie? Zwykłym tworem. Szarym człowiekiem w masie chrześcijaństwa. Czy on idzie do nieba? Oczywiście, że idzie do nieba. Ale tutaj nie chodzi tylko, żeby pójść do nieba, przyjaciele. Wiecie, o co jeszcze chodzi? Żeby pociągnąć za sobą do nieba miliony. Kurczę, o to chodzi. Bo to, że my wszyscy idziemy do nieba, no to jest rzecz oczywista. Ale to, czy my poznamy realność Bożej osobowości i poprzez to poznanie nasza osobowość stanie się taka jak Jego i będzie dotykana dla innych ludzi, to jest zupełnie inny kaszel. To jest zupełnie coś innego. I uczy się nas, jak mamy być moralni, że nie powinniśmy tak, że nie powinniśmy inaczej. Rozumiecie? I mówi się nam, tak mówi Bóg. Tylko, że widzicie, ja też byłem w rybie. Ja byłem rasowym zielonym świątkowcem. Ja byłem człowiekiem, który miał poglądy typowego polskiego średniej jakości charyzmatyka. Taki byłem. Zaznaczam, że byłem. Ale zacząłem głęboko szukać, kopać i grzebać. I dowiedziałem się najpierw, wiecie czego? Że ja szukam, inaczej, że ja zostało mi podane coś, co nie jest prawdziwą osobowością Boga. Nauczono mnie jakiejś osobowości Boga i najpierw Święty Duch zaczął we mnie burzyć to, co religia we mnie przez lata postawiła. Trwało to długo. Zostałem wyciśnięty przez Boga. Wyciśnięto mnie. I zaczęła się w mnie rodzić nowa perspektywa. I o tej nowej perspektywie chcę wam troszkę powiedzieć. Jakiego ja Boga znam i jakiego ja Boga doświadczam. Ale zanim wam powiem, jakiego ja Boga znam i jakiego Boga doświadczam, chciałbym, żebyście dowiedzieli się tego o tym, że ja nie mówię z perspektywy teoretyka. Ja narodziłem się z Bożego Ducha w 2001 roku. Wyszedłem na wolność, a potem mnie znowu zamknęli za stare sprawy. Byłem przeciętnym chrześcijaninem. Kiedy mnie wypuszczono z tego drugiego wyroku, wyszedłem na wolność już jako nieprzeciętny chrześcijanin. Przez 3,5 roku od siatki, oczywiście to było za stare sprawy sprzed mojego nawrócenia, przez 3,5 roku od siatki, ja w więzieniu szukałem Boga. Rozumiecie? I powiem wam, pierwszy efekt szukania Boga, prawdziwej jakby osobowości Boga. Wiecie, jaki był? Założyłem Kościół więzienny. W areszcie śledczym Warszawa Białego. Będąc więźniem wzmożonej ochrony. Taki specjalny status. Więzień wzmożonej ochrony. Nie wolno mi się było z nikim kontaktować. Siedziałem za udział w zorganizowanej grupie przestępczej. Miałem potężne wyłudzenia finansowe i założyłem Kościół w areszcie śledczym. Rozumiecie? Pierwszy efekt, posłuchaj, pierwszy efekt realnego szukania prawdziwej twarzy Boga. Co tu jest napisane? A roztropni wśród ludu doprowadzą wielu do właściwego poznania. I będą działać. Jak działać? Realnie. My mieliśmy spotkania w więzieniu, na które przychodzili misjonarze z zewnątrz i oni tam się budowali na tych spotkaniach. Rozumiecie? Oni nie głosili tam, tam ja głosiłem, a misjonarze z Kościoła Zielonoświątkowego przychodzili, siadali w ławkach, tak? Mieliśmy całą salę więzienia. W każdą środę i w każdą sobotę mieliśmy spotkania. Uczyłem, ludzie oddawali życie Jezusowi, byli tam uzdrawiani, uwalniani. Byli chrzczeni w Duchu Świętym. Obserwowano nas przez kamery. Obłoki światła były, kiedy głosiliśmy. Wiecie, kiedy to się zaczęło? Kiedy zacząłem szukać realnej twarzy Boga. Kiedy zacząłem gwałcić w sobie to, co włożyła mi religia.
Tam siedzi człowiek za tą kamerą z tyłu. Norbert Marczyński. Przyszedł na takie spotkanie. Miał za sobą 15 lat więzienia. Kiedy miał 5 lat, to go zgwałcił pedofil. Był bandytą. Był człowiekiem, który umiał tylko niszczyć. Po jednym z tych spotkań spotkał się z Jezusem. Dzisiaj jest moim wielkim przyjacielem. Razem budujemy kościół. Jest biznesmenem. A 3 lata szkoły specjalnej, czy jakoś tam. Nie wiem, nawet czego. I zatrudnia ludzi. Rozumiecie? I przynosi ogromne pieniądze na Królestwo Boże. Rozumiecie? I prowadzi w swoim domu grupę domową, na którą potrafi przyjechać 20 osób. Tylko po to, żeby posłuchać mądrości, która z niej mówi. I teraz posłuchajcie. A ci, którzy znają swojego Boga, będą działać. To nie będą enigmatyczne działania. Rozumiesz? Enigmatyczne. To nie będą działania, które są nijakie. To będą działania, które będą zostawiały ślady. Ale ja wcześniej tak nie miałem. Chcę ci powiedzieć, dlaczego ja zacząłem tak mieć. Potem wyszedłem z tego więzienia. Najpierw przez 6 miesięcy siedzieliśmy w domu z moją żoną i mamą. Rozumiecie? Mieliśmy grupę domową. Ja, moja żona, mama i mały syn. I przez 6 miesięcy, wiecie, co robiliśmy? Kopaliśmy dalej. Kopaliśmy dalej. Nie wchodziłem w żadne służby. My kopaliśmy dalej. Po 6 miesiącach założyliśmy w naszym mieszkaniu, w małym miasteczku pod Warszawą, szkołę. Chrześcijańską szkołę. Przyjeżdżali tam ludzie z całej Polski. Siedzieliśmy jak świecie. Wiecie, co robiliśmy przez kolejny rok? Kopaliśmy. Kopaliśmy, kopaliśmy, kopaliśmy. I wiecie, co potem się stało? Założyliśmy kościół w ośrodku dla bezdomnych. Rozumiecie? Od tego czasu powstało już 21 kościołów. Przyprowadziliśmy do Jezusa. Setki ludzi. Ja nie wiem, jakie ilości, bo przestałem liczyć, kiedy zespoły zaczęły wchodzić. Ostatnio, kiedy liczyłem, tak? To tych, których liczyliśmy, to było 960 osób, które oddały życie Jezusowi i zostały w kościele. Liczę tylko to, co zrobiłem z rękami. Potem przestałem liczyć, bo mi się to wygnęło spod kontroli. Dotarliśmy z Ewangelią do dziesiątków tysięcy ludzi, do dziesiątków tysięcy młodzieży w szkołach. Staliśmy się terapeutami. Jesteśmy przebudzeniowcami. Rozumiecie, o czym mówię? To dlaczego tak jest w życiu? Dlatego, że zacząłem szukać prawdziwego oblicza Boga. Zgłupiałem na tym punkcie. Doszedłem do wniosku, że to jedyna możliwość, to jedyna szansa powodzenia. Wiecie, co musiałem zrobić? Musiałem uznać, że 90% chrześcijaństwa żyje w kłamstwie. Musiałem to uznać, bo to dla mnie trudne. Zobaczyłem marność rozwoju kościoła w Polsce. Zobaczyłem teorię. To, co zobaczyliśmy później, o tym nie będę mówił, bo ja na to nie ma czasu. Ale patologię, którą zobaczyliśmy w chrześcijaństwie, zagadnę osobiście, personalnie, wśród liderów, wśród pastorów, przeraziła nas. Rozumiecie? Kiedy dotarliśmy do źródeł, które nam pokazały współpracę liderów różnego rzędu chrześcijańskich ze służbami bezpieczeństwa, to nam poopadały szczęki. Chcę, żebyście zrozumieli bardzo ważną kwestię. Kłamstwo będzie zawsze za sobą niosło kłamstwo. Prawda będzie niosła za sobą prawdę. Te słowo mówi, że ci, którzy znali swojego Boga, przyprowadzili innych do prawdziwego poznania.
Istnieje dzisiaj nurt przebudzenia, którego możemy być częścią. Ten nurt przebudzeniowy nie robi nic innego. Zrozumcie, nie robi nic innego, jak tylko pokazuje ludziom, gdzie mają szukać i czego mają szukać. Ja chcę wam dzisiaj pokazać, czego macie szukać. I nikt za was tego nie znajdzie, bo nikt za mnie tego nie mógł znaleźć. Ja tego nie dostałem od kogoś, ja to musiałem sobie wykopać. I każdy z was musi sobie to wykopać. Ale kiedy ty to wykopiesz, to się w pewnym sensie zachłystniesz i będziesz chciał kopać dalej. Rozumiesz? I powiem ci, jakie będą efekty. Efektem będzie sukces w twoim życiu. W twoim życiu na każdej płaszczyźnie. Ja mam dzisiaj sukces w moim życiu na każdej płaszczyźnie. To nie jest jedynie płaszczyzna służby. To jest płaszczyzna mojej relacji z moją żoną. To jest płaszczyzna wychowywania dzieci. To jest płaszczyzna moich przyjaźni z innymi ludźmi. Rozumiecie? Jestem dzisiaj szczęśliwym człowiekiem. Realnie szczęśliwym człowiekiem. Doświadczam miłości od drugich ludzi, od innych ludzi, tego rodzaju miłości, którą mogłem tylko sobie wymarzyć. Miłości, że ludzie chcą życie za mnie kłaść. To jest wysoki rodzaj miłości, że życie ktoś nie chce kłaść. Rozumiesz, że widzisz to. I w dodatku wiesz, że sobie na to nie zasłużyłeś. W ogóle wiesz, że sobie nie zasłużyłeś na to. Rozumiesz, że nie wypracowałeś. A więc mam sukces. Sukces. Pierwsza rzecz. Podam wam kilka haseł. To jest to, że Bóg jest tylko prawdą i nie ma w nim ani grama kłamstwa. W nim nie ma kłamstwa. I jeżeli zechcecie sięgnąć po szkołę wiary i przesłuchacie sobie tematu prawdy, o czym mówię tam bardzo szeroko, to zgłębicie ten temat, zaczniecie go szukać. Ja oszalałem na punkcie prawdy. Prawda to nie jest tylko to, że mówi się coś prawdziwego. Prawda dotyczy całego życia. Ja dzisiaj rozróżniam prawdę w moich emocjach, prawdę w moich postawach, rozumiecie? W moich zachowaniach, w ogóle prawdę. Jest wielka przepaść między prawdą a kłamstwem. Bóg jest tylko prawdą i nie ma w nim ani grama kłamstwa. Naprawdę. Wpadajcie w ten temat. On jest prawdą. A więc jest bardzo prosta rzecz. Wszystko, co nie pochodzi z prawdy, co nie jest prawdą, nie jest też Bogiem. Nie ma z Bogiem nic wspólnego. I może być przy tym niesamowity splendor, ale tam nie ma Boga. Wczoraj do mnie dzwoni pewien człowiek, i mówi do mnie tak, tutaj jak jechałem, tutaj do domka Jewy, jechaliśmy i dzwoni człowiek. Człowiek do mnie mówi tak, Artur, ja słucham już długo twoich nauczeń, ale ja jestem w kościele katolickim. Ja jestem tak silnie związany z tym kościołem. Artur, proszę cię, powiedz mi, czy to, co głosisz, to jest prawda, czy do tego trzeba słuchać? Ja mówię, posłuchaj mnie. Tylko i wyłącznie mnie słucha. A wszystko, co proponuje Kościół katolicki, jest kłamstwem. I powiedziałem mu to z pełną odpowiedzialnością. Z pełną odpowiedzialnością. Ja tego nie powiedziałem, dlatego, że ja to zasłyszałem. To jest pełna odpowiedzialność. Ja podchodzę do ludzi i mówię tak. Słuchaj mnie i postępuj zgodnie z tym, co cię poprawimy, a musisz odnieść sukces. W ogóle nie ma innej opcji. Bo gdyby była inna opcja, ok? To znaczy, że byłaby w Bogu odrobina kłamstwa. A w nim nie ma kłamstwa. Święty Paweł to rozpoznał. Był w stanie powiedzieć do swojego przyjaciela Tymoteusza, ty poszedłeś za moim tokiem myślowym, za moją wiarą, za moimi przekonaniami. Paweł prezentował prawdę, bo poznał twarz Boga pod tytułem prawda. Dalej, Bóg jest normalny. Bardzo ważna informacja o Bogu. Bóg jest normalny. Bóg nie jest psychopatą. Nie jest dewiantem. Bóg nie robi sobie igraszek. Dzisiaj rozmawiałem z Tomaszem
Na taki temat, na takie tematy właśnie. O tym, że Bóg jest normalny. I tam rozmawialiśmy o bardzo prostych przykładach. Ludzie przychodzą i mówią tak. Miałem sen. Pan dał mi sen. Pytam człowieka. Co ci śniło? To i to. Mówię, co to oznacza? Nie wiem. On nie wie, co mu się śniło. On nie wie, co oznacza to, co mu się śniło. Ja mówię, dlaczego uważasz, że dał ci to Pan? Pierwszy list Jana. Jest tam napisany jak chłop. Bóg mówi inaczej. Duch jeszcze głębiej. Mówi wyraźnie. Czy masz wyraźny sen? Wyraźny wykład? Nie mam. Przestań myśleć, że to ci Pan. Bo Pan to nie jest psychopata. Że daje ci jakąś myśl i mówi, a teraz sobie pochodź tydzień i pozastanawiaj się, co ja chciałem ci mówić. Bóg nie jest debilem. Moja żona jest prorokiem. Moja żona jak wstaje i mówi proroctwo, to mówi, sprawa jest taka, 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 trzeba zrobić to, to, to i to. Koniec. Moja żona nie przychodzi do mnie i nie mówi, miałam sen. Pan mi w nim powiedział, że 2 razy 2 jest 8, i że muszę teraz z tym pożyć cały tydzień, a on mi wyjaśni to przed niedzielą. Rozumiecie? Wiecie dlaczego? Bo Bóg jest normalny! Bóg jest normalny! To jest bardzo ważna wiadomość dla nas. Bóg jest normalnym Bogiem. A więc nienormalne rzeczy. Rzeczy, to znaczy rzeczy nienormalne. To znaczy rzeczy, które nie posiadają w sobie sensu, idąc głębiej, nie niosą za sobą potencjału życia, nie są z Boga i nie trzeba się nad tym rozwijać za bardzo. Rozumiecie? W ogóle nie trzeba się rozwijać. Nie trzeba się zastanawiać, czy to jest Pan, czy to nie jest Pan. Jest tam życie, nie ma życia. Cześć. Choćby, proszę Ciebie, pół świata mówiło, że to jest Pan. Rozumiecie? Pół świata mówi, że podczas mszy świętej opłatek przemienia się w ciało Jezusa. Pół świata tak mówi. Sorry. Pół świata twierdzi obecnie, tak? Że Maria, Matka Jezusa, urodziła się z niepokalanego poczęcia. Taki jest dogma. Pół świata twierdzi, że Maria poszła do nieba. Przepraszam. Bóg jest normalny. Pół świata twierdzi, że Maria jest pośrednikiem między Jezusem a człowiekiem. Pół świata się mylił. Zrozumcie, zrobicie proste rzeczy. Proste sprawy. Bóg jest normalny. Bóg jest normalny. Ja mam wokół siebie bardzo dużo ludzi, którzy próbują wmówić mi, że ich nienormalne życie jest z inspiracji Boga. I mówią, Pan mnie tam prowadzi. Rozumiecie? Ja mówię, widzisz, problem jest taki, że Bóg jest normalny. I normalny Bóg nigdy ci nie prowadzi w nienormalne rzeczy. Ja jestem ultra charyzmatykiem. Ale ja tak mocno stąpam po ziemi. Im lepiej znam Boga, tym mocniej stąpam po ziemi. Rozumiecie mnie? A jestem ultra charyzmatykiem. Doświadczam naprawdę dużych zjawisk nadprzyrodzonych. Ale ja cały czas mocno stąpam po ziemi. W ogóle to mnie nie wybija z niczego. Rozumiecie? To mnie w ogóle z niczego nie wybija. Duchowość nie zmienia racjonalności życia. Rozumiecie? Duchowość nie zmienia racjonalności życia. Pseudoduchowość zmienia racjonalność życia. Ludzie mówią, ja nie chodzę do pracy, bo ja służę Panu. Ja wiecie, bo cię mordę strzelę, mówię, bo ty mnie opadasz tak, że się w głowie mieści. Ty do pracy nie chodzisz, służysz Panu? Do pracy nie chodzisz? Z czego ty żyjesz? Prawda jest taka, że jesteś zwykłym kościelnym żebrakiem. I nazywasz to prawdziwie, że Pan mnie błogosławi. Ja cię błogosławię. Chodzisz, robisz paślane oczy do ludzi w kościele, akurat jesteś w takim chorym kościele, gdzie jest 300 osób, które ciebie 200 zaburzonych, rozumiesz o co chodzi, i ty chodzisz, do ciebie patrzysz na nie, patrzysz, ale żyje z wiary. Wiesz o co chodzi?
Idziesz, powiesz po parę głupich frazetów, on jest głupi i ci da 50 złotych. Weź. No weź. Rozumiecie, to rozumiecie, to nie to. W ogóle zauważyliście, nie wiem, czy w ogóle zauważyliście, że dużo ludzi, zanim poznało Jezusa, to było normalniejsze niż po poznaniu Jezusa. Zauważyliście to? Normalniejsi. Czy normalnie z nimi szło dogadać, porozumieć, można z nimi było usiąść, porozmawiać, powiedzieć, co u ciebie, a teraz ja się pytam kogoś, co u ciebie, a on mówi, chwała Bogu. Ja mówię, co to mi powiedziałeś? Ja się pytam, co u ciebie, to chwała Bogu? Co robisz? Co masz w głowie? Kto ci to zrobił? Bóg jest normalny. 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 Po trzecie, Bóg jest tylko i wyłącznie dobry. Bóg nie knuje, nie kombinuje. Nie daje ludziom miejsca, w którym sobie mają pocierpieć w życiu. Bóg jest tylko dobry. Bóg nie ma nic wspólnego z jakąkolwiek formą zła. I nie istnieją takie rzeczy, że za pomocą zła Bóg czyni dobro. Ludzie myślą, że Bóg to jest taki ktoś, kto potrzebuje wziąć szatana i go zaprzęgnąć do swojego pługa. Rozumiesz? Człowiek. Bóg się dzieli, czytają dla ciebie, Bóg się posłużył szatanem. Ja wiem, jak Bóg Bogiem, a diabeł diabłem, nigdy się Bóg nie posłużył diabłem. Nigdy takie coś nie zaistniało. Co to w ogóle za historia jest, człowieku? Ja nie wyobrażam sobie czegoś w ogóle takiego. Że na przykład ja sobie idę na ulicę, wkurzyła mnie żona, idę na ulicę, biorę jakiegoś menela, wreszcie mi mówię, słuchaj, mam taki pomysł, ja się schowam, zostawię uchylone drzwi, ty wiesz, i strzelę moją żonę w mordę 3 razy, wreszcie mnie, a ja potem wpadnę i będę ratował ją przed tobą. Tak no wiesz, masz 50 złotych, zrobimy taki tryb na kółkach i potem ja będę bohaterem, rozumiesz? Ona będzie ukarana, tak? Ty będziesz miał kasę, 3 owce na 1 różdżki. Ludzie Boga wlądują w takim myśleniu pokrętnym. Bóg jest tylko dobry. Tylko dobry. Nie ma nic wspólnego ze złem. Po czwarte, Bóg to Ojciec. To jest Ojciec. On ma osobowość Ojca. On nie ma osobowości osoby, która nie wie, czym jest ojcostwo. Bóg to nie jest kawałek. Bóg to nie jest ktoś, kto nie wie, jak się żyje w rodzinie. Rozumiecie? Bóg to Ojciec. Jezus przyszedł na ziemię objawić Ojca. Jezus był najbardziej prześladowany za 3 rzeczy. To jest przeciwne zakonu prześladowania. Za to, że Boga czynił Ojcem. Za to, że odpuszczał grzechy. Rozumiecie? I za to, że im rozwalał system religijny. Jego nie prześladowali, że uzdrawiał chorych. Teraz ludzie mówią, uzdrawiam chorych, tak jestem prześladowany. Ja mówię, za uzdrawianie chorych nikt nie jest prześladowany, ani za wypędzanie demonów. Wiesz, takie głupoty nagadał. Możesz w Polsce na ulicach uzdrawiać chorych, wypędzać demony, chrzcić, robić wszystko, będzie git. Ale spróbuj tylko stanąć na koszu na śmieci. Wziąć mikrofon i powiedzieć tak. Papież jest pokrętny jak stary trend. Powiedz to ludziom. Idź to krzyknij publicznie. Rozumiesz? Ruszą do ciebie jak bawołki. Taka jest prawda. Rusz tylko system religijny tego kraju. Tylko to rusz. Wiesz, co zrobisz? Naruszysz zwierzchności terytorialne. Rozumiesz? Zwierzchności naruszysz. Zacznij tylko mówić przeciwko systemowi władzy, który jest. Zacznij głosić prawdę. Zobaczysz, co będzie. Jezus głosił prawdę. Na tych 3 aspektach był prześladowany. Bóg to jest tatuś. Musisz widzieć tatusia. I posłuchaj, to tylko tatuś. Ja dla swojej córki jestem ojcem, obojętnie w jakiej konfiguracji jesteś. I zawsze będę dla niej ojcem. Czy ona jest teraz, ma 10 lat, czy będzie miała 40 lat, ja będę jej ojcem.
zawsze. Nigdy nie będę jej kumplem. My to uczymy ludzi, mówimy, wasz ręka boska broni z dzieci, z tych kolegów broni, bo zniszczycie życie swoje i swoich dzieci. A skoro on jest ojcem, to on ma co? Ojcowskie instynkty. Prawdziwe ojcowskie instynkty. I musisz to dostrzec, musisz się do tego dokonać. Po piąte, Bóg to miłosny Bóg. To jest Bóg kochający. Jest napisane, Bóg jest miłością. Ludzie mówią, Bóg jest miłością i za chwileczkę do tego dorabiają tysiące innych doktryn. Ale Bóg to Bóg kochający. Prawdziwie kochający. Ja wiem, że w naszym systemie tutaj na ziemi, tak? Miłość to jest bardzo opresjonowane zjawisko, wręcz nielegalne. Kochać na ziemi jest bardzo trudno. Spotyka się dwoje ludzi, tak? I niby wszystko między nimi jest fajne. On ją pokochał, ona go pokochała, tak? Ale za chwilę są takie konflikty, że nie potrafią sobie z nim poradzić. Miłość na ziemi jest nielegalna w pewnym sensie, rozumiesz, na tej ziemi. Ciężko jest przebić się z miłością. Ale Bóg jest miłością. I kiedy ty poznajesz Boga, to poznajesz Boga miłości. Miłość nigdy cię nie oskarży. Miłość nigdy cię nie potępi za nic. Rozumiesz? Ludzie mówią do mnie, że oni cały czas mają przypominane przez Boga, jakie złe rzeczy popełnili w życiu. Ja mówię, wiesz co? A ja nie mam nigdy przypominane przez Boga, co zrobiłem przed sekundą. Przed sekundą. Ja coś bym zrobił złego teraz i za sekundę, rozumiecie? Ja już nie miałem nic wspólnego, Bóg nigdy mi tego nie przypomniał, bo miłość nigdy nie wspomina grzechu. Nigdy. Miłość zawsze wybacza. Rozumiecie? Miłość jest szalona, dziwna. Bóg jest miłością. Dalej, Bóg jest stały. I co to znaczy stałość? To znaczy, że On się nigdy nie zmienia w swoich poglądach. Ludzie myślą, że Bóg się zmienił w poglądach jakichś. Się też o tym rozmawialiśmy z Tomaszem. Ja mówię, tutaj rośnie choinka przed waszym domem. I to jest normalna sprawa. Korzenie w dół, czubek do dół. Tak? Choinki tak rosną. Teraz na przykład przychodzi ktoś do mnie i mówi tak. Ja mam takie objawienie od Pana, że teraz będą korzenie do góry rosną. Ja mówię, nigdy nie będą korzenie do góry rosną. Jak ziemia, ziemia. I w duchu jest dokładnie tak samo. Bóg jest stały. Ustalił określone zasady duchowe. I one, wiecie co? Nigdy się nie zmieni. To w ogóle nie trzeba się ani łudzić, ani martwić. Nie ma czegoś takiego, że ty idziesz jakimś prawidle Bożym i że na tym prawidle ty się potkniesz, jak ty będziesz szedł, ty na tym prawidle. Ty się nie potkniesz tam. To nie ma takiej opcji. Bo to jest stała zasada Boża. Na przykład jest taka zasada Boża. Co siejesz, to zbierzesz. Proste. Teraz ludzie mówią tak. W moim przypadku jest inaczej. Ja mówię, ale Bóg jest stały. Bóg jest stały. Jeżeli sieje prawdę, tak? To prawda w moim życiu zaczyna istnieć wcześniej czy później. Ja ostatnio wygłosiłem takie kazanie u nas w Warszawie, za co zostałem przez ogromną ilość ludzi skrytykowany, że jestem promotorem New Age. Opowiedziałem o energii. Wyciągnąłem z Biblii informacje, pokazałem, co tam jest napisane i powiedziałem, jak działa prawo przyciągania. Tak? Pokazałem, że greckie słowo energeo, które tam jest użyte, to jest w ogóle dzisiaj używane nadal w greckim słownictwie jako energia. I na przykład jest takie słowo, Jezus mówi tak, że póki ojciec mój działa i ja działam. Takie słowo. I tam jest takie słowo, póki ojciec energeo, i ja energię. Krótko powiedziawszy. Póki odbieram energię od Ojca, do tej pory uwalniam ową energię w świat. To prosto jak drut. Ja mówię, no to jest New Age, to że New Age coś ukradło i zrobiło z tego kibel, to nie jest moja wina. To się przyczepcie do New Age. Ale istnieje prawo przyciągania. Prawo przyciągania. Na tym świecie wszystko się przyciąga według stworzenia.
swojego rodzaju. Bo to tylko jest ściema, że my widzimy te rzeczy w postaci ciał stałych. To jest krzesło, tak nam się wydaje, może na nim ustać, usiąść. Tak naprawdę to krzesło płynie. To krzesło składa się, tak, z chromosomów, atomów, czy nie wiem z czego jeszcze. Jakby to krzesło wziął w ogóle pod mikroskop, tak, to te krzesło to jest w ogóle, to jest poruszająca się masa. Wszystko jest poruszającą się masą. Gdzie są drgania? Gdzie są fale przesyłane? Naukowcy postawili dwa słoiki z ryżem. Rozumiecie? W dwóch odrębnych pomieszczeniach. W tej samej temperaturze, ta sama flora bakteryjna, wszystko to samo. I przez tydzień czasu, tak? Codziennie przychodzili do jednego słoika i mówili do niego dobre rzeczy. I codziennie przychodzili do drugiego słoika i przechylali ten ryż. I ten ryż, to był przechylany, zgnił. To zrobili niewierzący ludzie. Niewierzący ludzie. Ryż przez tydzień przeklinany pokrył się pleśnią, a ryż przez tydzień błogosławiony był cały czas tym samym jadalnym ryżem. Działa, działa. Czysta fizyka. To wymyślił fizykę. Bóg. To Bóg stworzył tą ziemię z atomów. Tak? Na zasadach fizyki, matematyki. To Bóg to wszystko wymyślił. Istnieje prawo przyciągania. Co siejesz, to zbierzesz. A ktoś mówi, nie, to w moim przypadku nie, bo Pan jest ze mną, Pan mnie prowadzi. Jaki Pan Cię prowadzi, kretynie? Jaki Cię Pan prowadzi? Pan prowadzi Cię tak, jak On ustalił drogę. Rozumiecie? Ludzie nie chcą przyjąć prostych zasad Bożych, a chcą, żeby im się powodziło. Kłamią swoim życiem i oczekują, że prawda do nich przyjdzie. Rozumiesz? Są chciwi, i myślą, że będą proszę Ciebie niesamowicie błogosławieni. Kurczę! Bóg jest stały. Stały. To jest twarz Boga, którą ja zobaczyłem. Wiecie, jak ja się pewnie poczułem, jak zobaczyłem, że Bóg jest stały? Mówię, ale Boże, cudownie. Bo ja, jak byłem w kościele środkowym, to mi mówiono takie rzeczy. No wiesz, nie wiadomo, co zrobi Pan. O Boże. Rozumiecie? Ja myślałem, że jest coś takiego, że nie wiadomo, co zrobi Pan. Że Pan to jest jakiś szaleniec, który dzisiaj mówi tak, ale jutro mówi inaczej. Do Pana X mówi tak, a do Pana Y mówi inaczej. Rozumiecie? Ludzie w jednej wspólnocie na jeden temat dotyczący wspólnoty mają 16 objawień od Pana. Rozumiecie? 16 lat. Pan mi powiedział to, a mi Pan powiedział tamto. Wiesz, co to w ogóle jest? To jest zaburzenie psychiczne. Ale każdy broni swojej racji. W protestantyzmie jest troszkę inaczej niż w katolicyzmie. W katolicyzmie jest jeden papież, w protestantyzmie wszyscy są papieżami. Każdy ma swoje prawa, każdy ma swoje dogmaty. Ja i moja Biblia. Biblia tak powiedziała. Ja mówię, Biblia nie mówi. Widzieliście jakieś gadającą Biblię? Nie ma gadających Biblii. To nie jest to, co tam jest napisane, tylko jak Ty to przeczytałeś. To jest wielka różnica. Dlatego Jezus zapytał, jak czytacie? A jak Wy czytacie? Jest 16 objawień z tej samej wizji, do tego samego tematu. Wszystko Pan. Bóg jest stały. Po siódme, Bóg jest duchem. Czyli On porusza się na płaszczyźnie ducha. I On ma w nosie, w cudzysłowie, czy my rozumiemy to zjawisko, czy nie, bo on po prostu jest duchem. Tak jak biały człowiek nie może się zastanawiać, czy go zrozumie czarny człowiek, bo jest białym człowiekiem. Nie możesz wstać rano, będąc w Afryce i pomyśleć sobie tak. Ciekawe, czy mnie tutaj zrozumieją, że jestem biały. Ty po prostu jesteś biały. Bóg po prostu jest duchem. I porusza się w duchowy sposób, na sposób duchowy, nie psychiczny, nie emocjonalny. Ludzie na przykład mówią, ja tak odczuwam dzisiaj, tak poruszył mnie Pan, ja mówię, to są uczucia swoje. Uczucia. Uczucia to nie jest miejsce poruszania się Pana. Rozumiem? Bo Bóg jest duchem. Bóg nie mieszka w duszach człowieka, odsyłam znowu do szkoły wiary. Bóg nie mieszka w psychice. Bóg nie mieszka w umyśle, w emocjach.
On mieszka w duchu. To jest inna konstrukcja. W ogóle inna. Żeby to zbadać, do tego się trzeba dokopać. Dokopać się. W duchu panują inne prawa. Troszkę ludzi miało o tym objawienia i na przykład nakręcili opowieści z nami, czy władce pierścieni. Inne prawa troszkę funkcjonują, rozumiecie? W duchu. Po ósme, Bóg, posłuchajcie, widzi tylko w Chrystusie dzisiaj. Musicie zrozumieć tą kwestię. Bóg nie widzi poza Chrystusem. Bóg poza Chrystusem jest ślepy na ziemi. Ludzie są, myślą sobie takie coś, że Bóg to jest taki ojciec wszystkich ludzi na ziemi. Ja mówię, Bóg nie jest ojcem wszystkich ludzi na ziemi. Bóg jest stworzycielem wszystkich ludzi. A powiem inaczej, bo to też jeszcze jest za prosto powiedziane. Bóg uruchomił mechanizm życia, a ludzie się po prostu rodzą. W ogóle bądźmy normalni, ludzie się rodzą. Na przykład ludzie mówią, dzieci daje Pan, bo przeczytamy w psalmie, że dzieci są darem Pana. Dzieci wszystkie daje Pan. Ja mówię, tak? Wszystkie dzieci daje Pan, tak? Co to w ogóle jest za historia? Idzie sobie kobieta, napada ją człowieku jakiś drab z łomem, gwałci ją, tak? Leje ją tym łomem, rodzi się dziecko, jeszcze okaleczone, tak? Pan dał takie dzieci. Pan to zainspirował. Pan jest psychopatą? Nie. Pan nie jest psychopatą. Czemu ona zaszła w ciążę? Czemu? Bo w jej narządy rodne, tak, płynęła sperma drama. Ponieważ Bóg miliony lat temu uruchomił mechanizm życia. To nie jest tak, że Bóg życie daje. On dał życie, uruchomił ten mechanizm, uruchomił go. Tak? I ten mechanizm dopiero się skończy, jak się ziemia skończy. To cały czas teraz będzie ta ziemia. Ludzie w ogóle to próbują Boga, to wszystko wmierza, bo to mi dał Pan, a ja mówię, a ludzie niewierzący, mówię, to co? A oni mają dzieci, im się to przywiedzie i w ogóle uważają, że Boga nie ma. Rozumiem? W ogóle nie tak działa. Bóg widzi tylko w Chrystusie. Reszta jest dla Boga w pewnym sensie niewidzialna. Ktoś mówi na przykład, ach, tak Pan pobłogosławił mojej ciotce. Ja mówię, twoja ciotka zna Jezusa? Nie, ja mówię, to Bóg jej nie błogosławił, na pewno. W ogóle ciotce nie błogosławi Bóg. A kto błogosławi ciotce? My ciotka. Po prostu. Wiecie, ciotka ma taką siłę przebicia, idzie i chce żyć. Rozumiecie? Ludzie, no spójrzmy na prawdziwe rzeczy. Bóg w Chrystusie świat ze sobą pojedna. Bóg w Chrystusie widzi ludzi. Jakie jest nasze zadanie jako ludzi Bożych? Wciągnąć ludzi do Chrystusa. Bo w Chrystusie jest spotkanie z Bogiem. Amen? I w Chrystusie jest życie z Bogiem. A poza Chrystusem nie ma życia z Bogiem. Nie może być dobry, zły, śmaki, owaki, rozumiesz? Bóg poza Chrystusem nie działa. W ogóle. Bóg nie działa poza Chrystusem. Ja zawsze mówię, każda nawrócona osoba na świecie, tak? Jest wynikiem modlitw Kościoła. Każdą wizję senną, którą mają muzułmanie, kiedy sobie nocują w Mekce, tak? Każda wizja jest wynikiem modlitw Kościoła. Wszystko jest działaniem w Chrystusie. Poza Chrystusem nic się nie dzieje. Nic. Ja spotykam ludzi, głoszę im Ewangelię, ludzie mówią, ja mówię, zawsze się modliłem. Ja mówię, przecież nie, jak się zawsze modliłem, to jest nienawrócony. Ale ja się zawsze modliłem. Ja mówię, weź. Ty nigdy się nie modliłeś. Modliłeś. Nie! Nie modliłeś się. Bo jesteś nienarodzony z Bożego Ducha. Nie modliłeś się. Nie znałeś Boga, nie miałeś kontaktu z Nim. Nigdy! Nie dotknąłeś Boga. Jednak ludzie się gorszą na to? Ludzie by chcieli, żebyś się wyszedł i powiedział, Bóg cię kocha. A ludzie wychodzą i mówią, ale nie znacie Boga. Ja go znam. Mogę was z Nim zapoznać. Ja go znam. Nazywam się Artur Ceroński, znam Boga. Mogę wam pokazać kierunek. Ludzie się gorszą tym, jak i mówi, że kiedyś poszedłem do, niektórym znam, że mówiłem, poszedłem do spowiedzi kiedyś. Poszedłem do konfesjonalu, ksiądz do mnie mówi, no coś do mnie powiedział, już nie pamiętam, ja mówię, jak masz na imię? On spojrzał w to okienko, mówi, Andrzej. Ja mówię, Andrzej, znasz Jezusa? A on mówi, słucham, ja mówię,
Andrzej, czy ty poznałeś Jezusa? Oddałeś mu swoje życie. I głosiłem mu Ewangelię. On w tym konfesjonale siedział człowieku jak zbite ciele. Rozumiesz, że mówi Andrzej. Mówię, jakbyś umarł, gdzie pójdziesz? A Andrzej mówi, ja nie wiem. Ale widzisz, Andrzej? A ja wiem. Jadę do nieba. Bo poznałem Jezusa. I przeszedł jego konfesjonale. Tak mnie mógł poprowadzić. Rozumiesz? Głosiłem się w taki sposób. Kiedyś w więzieniu przed do mojej celi ksiądz chciał zrobić te wszystkie swoje rzeczy. Ja mówię, usiądź na chwilę. Sam siedziałem w celi, usiądź na chwilę. Powiedziałem mu moje świadectwo, siedział, trzymał się rękami za głowę. I mówi do mnie, módl się o mnie. Mówię, dobrze. Rozumiecie? On wiedział, że ja mówię. To jest to. Bóg tylko w Chrystusie widzi, słyszy, działa. Poza Chrystusem Bóg jest nieaktywny dla całej ziemi. Ani pozytywnie, ani negatywnie. Krótko powiedziawszy, nie od Boga pochodzą tsunami, różne, proszę Ciebie, wichury, wiatry i niszczące rzeczy. I nie od Boga pochodzi szczęście ludzi poza Chrystusem. Nie od Boga. Bo świat to świat, a Chrystus to Chrystus. Dwa odrębne byty. To, że Bóg stworzył to wszystko, to nie oznacza, że On tam jest. Bo Jego tam nie ma. Oczywiście On jest teologicznie wszędzie, tak? Ale jest nieaktywny. On cały czas tylko komunikuje do Chrystusa, do Chrystusa, do Chrystusa, do Chrystusa. Cały czas. Rozumiecie? Cały czas. Po dziewiąte, Bóg działa tylko na podstawie mocy. To znaczy, Bóg to jest mocny Bóg. Bóg to nie jest Bóg słaby. Bóg to nie jest Bóg, kiedy jest kontakt z Bogiem, tak? Posłuchaj, kontakt z Bogiem równa się kontakt z mocą. Kontakt z Bogiem to kontakt z mocą. Tak jak kontakt z prądem to kontakt z mocą. Proszę, skontaktuj się z prądem bez mocy. Ja zawsze każdego zachęcam. Dwa druty do gniazdka, sprawdzimy, czy można się skontaktować z prądem bez mocy. Jak się ropnie, rozumiesz, to ci włosy urosną w moim przypadku. Kontakt z Bogiem to kontakt z mocą. Ludzie mówią, wy tyle o tej mocy mówicie. Ja mówię, ale o czym ja mam mówić? Jak Bóg na drugie ma moc. Rozumiesz? To jest w ogóle potężna siła rażenia. W ogóle dlatego też między innymi Bóg w Chrystusie zszedł na ziemię jako człowiek, bo inaczej to by się ziemia nie mogła z Bogiem skontaktować. Ludzie myślą, że Bóg to jest w ogóle postać, o Bozia, hello! Idę do nieba, otwórz mi drzwi i wchodzę. Nie wchodzisz. Nigdy nie wchodzisz, nie masz ze mną kontaktu. Jest napisane, Boga nikt nigdy nie widział. O co chodzi? Co znaczy, czy Boga w swojej postaci pozachrystusowej nikt nigdy nie widział? Rozumiecie, o co chodzi? W postaci pozachrystusowej Boga nie. Dlaczego? Bo Bóg poza Chrystusem to jest zabójcza siła. Zabójcza siła. Jeden mój znajomy, jak byliśmy jeszcze w szkole podstawowej, chciał zaszparować przed dziewczynami. Taki, już nie powiem, jak on się nazywa, bo on jeszcze żyje. I w las szli sobie przed ciebie tam z kilkoma osobami, przechodzimy koło transformatora. I on na ten transformator zaczął włazić. Słuchajcie, był 1,5 metra od przewodu i łuk się wytworzył między ręką jego a przewodem. 1,5 metra, nie dotknął tylko tego, tak? Jak ropnął na ziemię, to mu się skrzepy na płucach porobiły człowieku. Rozumiesz, co tutaj chodzi? Moc! Tam nie było dotknięcia, nawet nie tym palcem, bo nie... Do Boga by się nikt nie zdążył dotknąć, by umarł. Dlatego w Chrystusie tylko jest możliwy kontakt z Bogiem. To nie dlatego, że Bóg jest zły, tylko dlatego, że Bóg jest mocą! Mocą! Przy której to mocy bomba jądrowa to jest nic, metal. To jest taka siła, on jest z tego skonstruowany, tak? To on spowodował ten wielki wybuch, z którego wszystko powstało. Ja mówię, może zapalniczkę zapalił. Ja lubię z takimi ludźmi rozmawiać, jak on mówi. Wszystko z wielkiego wybucha, bo wielki był wybuch, z czego poszedł, z czego, no z czego. Ktoś musiał wybuchnąć na niego z boską, no. Bo wybuch musi z czegoś być, tak? Ja to lubię z takimi ludźmi rozmawiać. Co wybuchło, powiedz mi? Masz jakąś koncepcję? Bo tu nikt nie ma koncepcji do wybuchu. Ja w ogóle nie przecież, że był wybuch. Bo to nie było, ludzie to myślą, że to było tak, że to puste szedł po jakieś łące, spojrzał w lewo, splunął, tu ziemia, tu Mars, coś tam zrobił. To nie tak działa. To były potężne.
zewnętrzne działania metafizyczne, ale zainspirowane przez Boga. Przez Boga. Między pierwszym a drugim rozdziałem Księgi Rodzaju, tak? Minęły, mogły minąć miliardy lat. To w ogóle, rozumiecie, to nie wolno dać się wkręcić, tak? W jakieś w ogóle lewe religijne myślenie, tak? Z drugiej strony trzeba zrozumieć, że On jest mocą, z której wszystko powstało. Bóg jest mocą. Każdy kontakt z Bogiem to jest kontakt z mocą. Dziesiąta rzecz to jest to, że Bóg uaktywnia się w naszym życiu tylko przez wiarę. On nie działa inaczej. Dlatego jest na tym, bez wiary nie można podobać się Bogu. I to w ogóle słowo podobać się, to jest ciekawa rzecz, bo to jest słowo, że nie można obcować z Nim. To nie można się skontaktować z Nim. Bez wiary nie można skontaktować się z Bogiem. I ludzie mówią, a to nie ma znaczenia, prosimy, ja nie muszę wierzyć, a nie musisz wierzyć człowieku, bo nie będziesz w stanie do nic sięgnąć. Pomodlę się o ciebie, uzdrowię cię, w imieniu Jezusa zniknie ci rak, ale ten rak za 3 tygodnie odrośnie, rozumiesz mnie? Taka jest prawda, jak nie będziesz chodził w wierze, rozumiesz, to rak się aktywuje, bo ja pójdę do domu. To jest proste jak konstrukcja cepa. Ty musisz chodzić w wierze, w wierze, w wierze. Ja teraz za pomocą namaszczenia i wiary, którą mam, rozwalę ten nowotwór w twoim życiu, tak? Ale ty potem za pomocą swojej wiary musisz utrzymać uzdrowienie. Amen. Bo bez wiary nie można się podobać Bogu, bo z Bogiem, bo Bóg jest skutnikiem kontaktujemy tylko przez wiarę. A ludzie nie wierzą, siedzą, a ja nie muszę. A jak Pan będzie chciał, a mnie stworzył, to mnie ma. A my ty jesteś normalny. Ty musisz wierzyć Bogu. Wierzyć w Jego zasady, w Jego reguły. Funkcjonować według nich przez wiarę. Bo Bóg się ze światem, w ogóle ze świnami, z ludzkością kontaktuje tylko za pomocą wiary. Tylko i wyłącznie. Te religijne ściemy różne, to wiecie, ja naprawdę mam serdecznie dosyć tego. Że pokazuje się, przyjeżdża jakiś usługujący, coś robi, uwolni moc jakąś, a potem wiesz, o super, super się dzieje, tylko potem za 3 tygodnie zjadka. I czekamy na następnego usługującego, który przyjedzie i znowu nam coś zrobi, jak tamten nam zrobi. Tak? Kiedy będzie następna konferencja? Bo się źle czuję. Ja się dobrze czuję. Nie jeszcze na konferencję, bo nie mam czasu. Ja się czuję dobrze. Bo chodzę w wierze. 24 godziny na dobę chodzę w wierze. I się kontaktuję w ten sposób z Bogiem. 11 rzecz, przedostatnia, to jest to, że Bóg jest związany decyzjami człowieka. Wiecie, co on zrobił? On jest związany. W ogóle Bóg nie jest suwerenny w różnych rzeczach. Ludzie mówią, że Bóg jest suwerenny we wszystkim. Bóg nie jest suwerenny. Nie jest. Ostatni artykuł o tym napisałem. Bo to cały czas trzeba ludziom wrzucać to do głowy, że Bóg nie może pewnych rzeczy zrobić. A Bóg jest wszechmogący, tak napisane w piśmie. Ja mówię, Bóg może kogoś nienarodowego, może go ducha wpuścić do nieba, czy nie może? Może cię przestać kochać? Może cię zaprzeć swojego słowa? Już 3 rzeczy. To Bóg nie musi zrobić. Czyli Bóg, On nie jest suwerenny. On się związał decyzjami człowieka. Na tym polega ta nasza kochana wolność. Chcemy wolności? Bardzo proszę. Bo mówi, dostajecie wolną wolę. Możecie decydować o swoim życiu lub śmierci. Oto kładę przed wami życie i śmierć. Co tam wybieracie? Rozumiecie, co jest Bogiem? Bóg jest związany moimi i twoimi decyzjami. Wiesz, jaka to jest straszna prawda? Prawda jest taka, że to, o czym zdecydujesz, tak będziesz miał. Bóg nigdy nie zatrzyma twojej ręki. Jak będziesz chciał się nachlać, to nie możesz tak robić takich rzeczy, że bierzesz butelkę wódki, stawiasz sobie kieliszek, nalewasz sobie lufę, na przykład, mówisz, Panie, zatrzymaj moją dłoń w imieniu Jezusa. Panie! Nie udało się. Rozumiesz? Bo to się nie uda. To się nie uda. Bo Bóg jest związany twoimi decyzjami. Kiedy zdecydujesz zgodnie z Jego prawdą i uruchomisz wiarę, tak? To nie będzie ci się chciało dać. I ostatnia rzecz. Bóg jest mądry. Wiecie, mądrość to jest wiedza wprowadzana do czynu.
Krótko powiedziawszy, Bóg to jest praktyk. Ja nie wierzę w teoretycznego Boga, bo takiego Boga nie mam. Ja nie wierzę w teoretyzujących chrześcijan, mówiących do mnie, że przeżywają rzeczy z Bogiem. Ja natomiast wierzę w praktykujących chrześcijan. Ja nie wierzę, że istnieje coś poza mądrością Bożą, bo mądrość to jest wiedza wprowadzona w praktykę. Rozumiesz, co to jest mądrość? Mądrość to nie jest to, że ja coś wiem tylko. Tylko mędrcem nazywamy człowieka, który potrafi zastosować nabytą wiedzę. To jest mędrzec. Czyli na przykład ktoś kończy jakiś kierunek, nie wiem, ktoś kończy studia prawnicze i on posiada wiedzę, tak? Ale to nie jest mędrzec jeszcze. Wiecie, kiedy on będzie mędrcem? Za 20 lat, po 20 latach praktykowania w ogóle zawodu. To on będzie wtedy mędrcem. Rozumiecie? Miałem jakiegoś takiego starego adwokata, jak w świecie jeszcze byłem, facet był po 70. To była torpeda. Taki był nieduży, po dwóch rozwodach człowieku. I cały czas piorącie pije, patrzył za dziewczynami. 70 parę lat godzin. To była jaka siła życiowa człowieka. Do niego z czymkolwiek się przyszło. Pamiętam, pojechaliśmy kiedyś do niego i mówię, panie mecenasie, pojechałem do niego ze swoim szwagrem. Mówię, tutaj szwagier ma problem taki i taki. A on mówi, a gdzie tam ten problem tam? A, no bo to tam ten i ten prokurator. Jest. Dobra, dobra, nie ma problemu. Otworzył notes, dzwoni, Ścisiu, słuchaj, jest sprawinka. Mówi, tu jest taki chłopak, mówi, weź tam, jak rekord. Rozumiesz? Wszystko na telefon. On się brał za sprawę i mówił na przykład 150 tysięcy, sprawa będzie załatwiona, tak? On mówi, bo ja wiem, ten weźmie tyle, ten weźmie tyle, ten weźmie tyle, ja będę miał tyle, on skrócił, tak? Ja może za 50 tysięcy mówię temu, 40 tysięcy temu. On był zawodowcy! To jest zły przykład. Przykład zła, ale pokazuję wam, jak działa praktyka. I to takich adwokatów się chce. Nie adwokatów, którzy wchodzą, wiesz, wysztafirowaną, po prostu na prawo, no nie? Ten adwokat miał swój notesik, tak? Był 50 lat na rynku. Rozumiecie? On znał sędziów, prokuratorów, policjantów, rozumiecie? I bandytów. I obcował z nimi od 50 lat. Był z nimi na imprezach, chodził z nimi po burdelach, rozumiecie? I wiedział, jak to działa. Mędrzec w swojej klasie. Bóg jest mędrcem w swojej klasie. Bóg to nie jest postać, która posiada jakąś formę teorii i teraz teorii to Bóg dało. Ludzie czytają się książek, potem głoszą w internecie różne rzeczy, wiesz, co chodzi. Na książkę przeczytał, doktora głosi coś. On książkę przeczytał. Człowiek. A osobiście się z nim spotykał, mówię, ty, przecież ty, człowieku, jesteś cały w lękach. Ty grama wiary nie masz. Ty nie umiesz żyć w swoim małżeństwie prawidłowo. Ty się boisz o finanse, a ty takie płomienne gadania w internecie głosisz? To jest hipokryzja! To nie jest mądrość Boża! Wiecie, ja ćwiczę na siłowni i zagadną, wiecie, jak jeździmy po Polsce, to wiecie, jakie wybieramy miejsca do ćwiczenia? Tam, gdzie jeżeli oczywiście jest taka możliwość, gdzie dowiadujemy się, że są jacyś profesjonaliści. Teraz byliśmy w Rybniku i było tam wiele siłowni. Ale na to nie można było wejść, tam był problem, tam było coś innego, tu za rano, tam za wcześnie, tam sala za mała, tam to tam. Jest siłownia w Rybniku, którą prowadzi pewien mistrz kulturystyki. Tam wszystko można. Rozumiecie? Tam nie jest bardzo fajny porządek, tam nic. Na przykład wchodzisz na tą siłownię i tam są sprzęty potrzebne zawodowcom. Tam nie jest ładny, ale tam jest profesjonalny. Ja kocham miejsca profesjonalnych. Lubię profesjonalnych, ludzi, którzy coś umie robią w domu. Norbert jest na przykład profesjonalistą, jeżeli chodzi o budowlankę. Jak Norbert przychodzi, jak Agata od razu mówi, ja się czuję bezpiecznie, bo on coś robi w domu. Rozumiem? Jak ja coś robię w domu, moja żona nie czuła się bezpiecznie. Pamiętam, jak wziąłem wiertarkę, chciałem przewiercić dziurę, nie wyłączyłem udaru. Mówię, pomogę Norbertowi, wziąłem wiertarkę, nie wyłączyłem udaru, bo sobie do płytki, łamałem płytki. I Norbert wszedł, odebrał mi wiertarkę, mówi, pastorze, jeźdź mi skazany. Rozumiecie? Chodzi o to, że profesjonalizm
Tak? To jest mądrość. Bóg jest mędrcem. Te 12 elementów to są rzeczy, które ja zacząłem poznawać. Te 12 elementów wyparło religię z mojego życia. Zacząłem badać Boga pod tym kątem. I posłuchajcie, odrzuciłem każde inne objawienie. Każde inne objawienie. Zacząłem odrzucać proroctwa uwalniane do mnie. Enigmatyczne zjawiska. Rozumiesz? Już to mnie jakoś nie chcą prorokować ludzie dzisiaj. Na początku mojej służby, 7 lat temu na przykład, tej publicznej służby, miałem kupę proroctw. Pisali do mnie. Bracie, wielkie rzeczy. Tam pisali mi. Potem jak chciałem prawdę głosić po kościołach w Polsce, to już mi nie pisali, że takie wielkie rzeczy będę robił, tylko mówili, że ciemne chmury na pewno. A pamiętaj się, bracie, miałeś takie dobre świadectwo. Bracie, wróć do podstaw. Pan i mówię. Ja mówię, zacząłem dzwonić do nich, mówię, słuchaj, do tych proroków, mówię, ty. Weź, nie pisz do mnie. Ale proroctwo nie lektywasz. Mówię, przestań mi opowiadać wstety. Mówię, bo to nie są proroctwa. To twoje subiektywne odczucia, to już jesteś zaburzonym człowiekiem. Ja w ogóle nie wątpię, że jesteś prorokiem. Tylko, że jesteś zaburzony psychicznie. Tak? I boisz się tego, co ja robię. Tak? Boisz. Cię w ogóle, ci, którzy prorokowali, że my zginiemy marnie, rozumiesz, i tak dalej, to już nie prorokują. Tak? Bo ja do nich pisałem, coś na podział słaba. Tak? Słaba podział. Mówię, muszę głośniej krzyczeć, musi powiedzieć. Mówię, ale mój Bóg jest Bogiem prawdziwym. Ludzie, którzy znają swojego Boga, którzy rozumieją te 12 elementów i takiego Boga szukają, to takiego Boga znajdują. Zachęcam Was do tego. Do tych prostych rzeczy. Odrzućmy wszystko, co będzie przeszyło tym rzeczom. Odrzućmy głupotę, która jest nam proponowana z zewnątrz. Nikt nam nie pomoże w szukaniu tego. Ja Wam mogę powiedzieć moje doświadczenie i te rzeczy, które ja... Ale nikt Wam w tym nie pomoże. Nikt. Takiego czegoś nie ma. Często musisz całą swoją wiedzę, którą miałeś do tej pory zebraną, porzucić. Ja musiałem porzucić różną wiedzę. Porzucić ją. Rozumiesz? Wyrzucić z głowy, zaprzeć się tego, czego mnie uczono przez lata. Uczono mnie. Uczyli mnie w kościele zielonoświątkowym i mówili tak, Artur, pamiętaj, żebyś na tym świecie cicho i spokojnie żył i Pismo nie sprawił. Pamiętaj, kiedy Pan będzie chciał, to się Tobą posłuży. Nie wybiegaj przed szereg, Artur. Pamiętaj, Pan jest Pan. Rozumiesz? Ja myślałem, tylko wypluć ze swojej głowy, wypluć, wywalić. Człowiek, ja musiałem sobie zrobić, nie wiem, po prostu całkowity zwrot. Przyglądałem się w ogóle, patrzyłem na Bożych ludzi. Przyglądałem się w ogóle, czytałem książki, płakałem, patrzyłem książkę na tego Wakefielda, który stał w ogóle, wie, przed kościołami anglikańskimi i mówił, Jezus jest Panem, musicie się wszyscy ponawracać, głosił biskupom anglikańskim. Rozumiesz, że się ponawracać muszą. Oni kończyli swoje msze, wychodzili, a tam Wakefield stał w ogóle, wiecie, mówi, przyjdźcie do Jezusa! No i wszyscy wychodzili, rozumiesz? Dlaczego ty mówisz, że się mamy nowo narodzić? Jesteście chrześcijanami. Bo się musicie na nowo narodzić wszyscy. Jesteście wszyscy w błędzie. Rozumiesz? Patrzyłem, jak Finej głosił. Rozumiesz, serce mi rozrywało, co w ogóle ten człowiek robił. Jak wjeżdżał na środek wsi, stawał przy studniach i mówił, wszyscy musicie przyjść do Jezusa, a to cała wieś nawrócona, w cudzysłowie. Rozumiecie? Patrzyłem, jak Katrin Kuhlman, która była po dwóch rozwodach w życiu, tak? Stała, podnosiła ten chudy palec do góry, tak? A wiatr Ducha Świętego wiał jakby z wiatraków. I ludzie masowo z wózków wstawali. Ja mówię, muszę coś zmienić w swojej głowie. No muszę coś zrobić ze sobą. Muszę coś z tym zrobić wszystkim. Rozumiecie? Patrzyłem jak Amy McPherson, kobieta, która była wyklęta przez cały system. Wychodziła w swojej pięknej, białej sukni, tak? W czasach, kiedy był kryzys w Stanach Zjednoczonych, wybudowany przez siebie sali na tysiące ludzi, tak? I stawała wręcz i głosiła Ewangelię. I nawracali się tacy ludzie jak Charlie Chaplin czy inni. Rozumiesz, oddawali się Jezusowi w konsekwencji.
Dzisiaj ta kobieta, która została wyklęta przez cały system chrześcijaństwa, tak? Doprowadziła do tego, że jest, że kongregacja, którą zbudowała, ma 9 milionów ludzi. I głoszą Ewangelię po całej ziemi. Rozumiecie, dobre? Spójrzmy na tę sprawę. Trzeba zrobić zwrot często w swojej głowie. Zwrot. Ja zobaczyłem twarz Boga. Dokopałem się do tych rzeczy. Dokopałem się do tego. Rozumiecie? Tak żyjemy dzisiaj z moją żoną. I do tego ciągniemy ludzi. Do takiego zjawiska. Do tego was zachęcam. Stańmy już. Ojcze, uwielbiamy Cię za to, że Ty jesteś Bogiem, który objawił się nam w zupełnie inny sposób niż proponowała ta religia. Duchu Święty, ja dziękuję za każdego człowieka, który dzisiaj tutaj jest. Ja dziękuję Ci za to, że to słowo, ono wykonuje pracę w ludziach, że ono pokazuje kierunek. Duchu Święty, ja dziękuję Ci. Ja modlę się teraz, aby nie zostało nic wykluczone z tego słowa. Żeby nie zostało nic przyćmione przez system tego świata. Ja związuję wszelką demoniczną siłę, która w jakikolwiek sposób by chciała cokolwiek wygrać z umysłów ludzi. Ojcze, ja teraz modlę się o siłę dla ludzi, o determinację, o odważne wprowadzanie słowa w życie. Ojcze, modlę się o to. Ojcze, Ty jesteś Bogiem łaski. Ty nie pozostawiłeś nas w miejscu, w którym mamy działać w własnych, naturalnych siłach. Ojcze, ja teraz opieram się na tym, co Ty powiedziałeś, że łaska jest nam dla nas. Ojcze, to jest Twoja niezasłużona przychylność i Twoja zdolność w nas. Ojcze, ja chcę teraz, aby manifestowała się łaska w związku z tym słowem. Ojcze, ja chcę teraz, aby to słowo przenikało każdego ducha człowieka, który jest na tym miejscu. Ojcze, ja modlę się teraz, Ojcze, aby Twoja potężna łaska, ona wspomagała to słowo, aby to słowo wkorzeniało się i żeby zmieniało od wewnątrz człowieka. Ojcze, ja modlę się i dziękuję Ci, że ludzie nie będą się musieli starać. Ojcze, ja teraz modlę się o to, że kiedy będą ludzie stawali przed murami kryzysu, przed podjęciem decyzji, Ojcze, pójścia dalej, żeby odważnie robili krok, nawet w miejsce, które będzie dla nich nieznane, które będzie dla nich tajemnicze. Ojcze, uwielbiam Cię za to. Dziękuję Ci, że jesteś ciągle z nami, jesteś z każdym z nas. Że każdy z nas tutaj dzisiaj jest w Twojej obecności. I tak będzie dziś wieczorem, i tak będzie jutro rano. Ojcze, ja teraz modlę się o Twoich aniołów i dziękuję Ci za asystę Twoich aniołów dla ludzi. Uwielbiam Cię za to. Uwielbiam Cię za to, że Twoi aniołowie odpychają demoniczne siły od ludzi. Ojcze, w imieniu Jezusa i umysły mogą normalnie funkcjonować. Uwielbiam Cię, Królu. Dziękuję, że Ty tworzysz nowe pokolenie w tym kraju. Uwielbiam Cię za to, Boże. I dziękuję Ci, że mamy ten wielki przywilej być częścią tego nowego pokolenia, Ojcze. Chwała Ci, Jezus. W imieniu Jezusa, Ojcze, dziękuję Ci za to. Amen. Usiądźmy jeszcze na chwilkę.